No i Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was zarazem z Vertezem w kolejnym odcinku z Freakimon.com. Dzień dobry! Siemaneczko, cześć, cześć! Oczywiście przypomina, to jest najlepszy serwer Minecraft Pixelmon w Polsce, na świecie, a nawet chodzą słuchy, że w całej galaktyce Kurwix, także pamiętajcie, żeby jak chcecie sobie zagrać, to wbijajcie w pierwszy link w opisie, bo tam macie linka do strony, gdzie możecie sobie pobrać launcher, możecie dołączyć na Discorda, możecie się zapoznać ze wszystkimi wymaganiami, które są potrzebne właśnie do tego, żeby sobie zagrać na tym serwerku. A powiem wam, że naprawdę tutaj dzieje się bardzo, bardzo grubo. O, zobaczcie, jak sobie Yuki ładnie skacze po drzewach. O, i Norbi, proszę bardzo, gania za nią z jakimś pizdoletem, proszę bardzo. No to jest typowy dzień w administracji. Słuchajcie, kilka rzeczy na start. Pierwsza to jest taka, Vertez, mam dla ciebie niespodziankę. Proszę bardzo, to jest twoja niespodzianka. To są Eevee Boxy. Już mówię, o co chodzi, ponieważ widzowie, na ten moment, jeżeli chodzi właśnie o tutaj jakieś boxy, to one są limitowane i one są jednorazowe. I w tym momencie, do tego 22 kwietnia, czyli jeszcze przez cały tydzień, prawie cały tydzień, kiedy my to nagrywamy, macie możliwość właśnie otworzenia sobie, kupienia takich Eevee Boxów i za nie zdobywacie monety oraz macie Rare Pokemona, czyli Eevee. I te monety możecie sobie na spawnie wymienić na różne rzeczy, które są właśnie takie związane z Eevee, czyli na jakieś dywaniki, jakieś lalki. Jak dojdziemy dzisiaj do spawna, to wam pokażę, o co chodzi. Dodatkowo z informacji, które mam, które mogę już przekazać, to jest to, że właśnie zostały uruchomione profesje, także zbierajcie się do tego i działajcie w tym kierunku. No i co? I może pootwieramy sobie jakieś boksiki. O, Lickitung. Gramy. Co? Pikachu. Pikachu, dobra. To teraz ja spróbuję. Eevee! Ez! Ty. Dawaj teraz ty. Magnemite. Okej. Okay. To będzie bardzo fajny Pokémon na pierwszą salę, bo on w sobie ma podtyp stalowy. Jeżeli będzie miał Levitate'a, o ile będzie miał Levitate'a, to będzie całkiem niezły. Uwaga, kolejny. Też Magnemite. I teraz twój. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy jesteście gotowi na mega epicki drop? Klik. Ponyta. Ponyta. Bardzo fajny, ognisty Pokémon, swoją drogą. Tak, tak. Także, no, muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że Eevee wleci tutaj. Bardzo fajny team mi się robi tak swoją drogą. Tak jak patrzę sobie na te Pokémony, to jestem bardzo zadowolony. Na pewno Magnemite przyda mi się na kolejną salę. To będzie sala wodna. Pierwszą salą jest sala kamienna, także tutaj, no, niekoniecznie akurat przydadzą mi się jakieś tam Pokémony, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo. Idziemy najpierw oddać tego questa z niechcianymi lokatorami, bo zdobyliśmy właśnie, tak jak możecie sobie zauważyć, poza materiałem bardzo, bardzo długo expiliśmy. Nie pytajcie, dlaczego nie wbiliśmy żadnych leveli, to po prostu tak było. Ja powiem szczerze wam, dobra, przyznam się, widzowie po prostu dali nam prezenty, bo widzowie tak dają, lubią tak. Dobra. Teodor, woźny. Ach, słowo się rzekło, przepraszam za wcześniej. Trzymaj, dzieciaki w twoim wieku lubią słodycze, prawda? I dostaliśmy 3 cukierki oraz lemoniadę, proszę bardzo. Nice. Cukierki oczywiście są potrzebne do tego, żeby sobie wbijać levele, natomiast dzisiaj, słuchajcie, pójdziemy sobie w podróż do miasta Stonehold City. O ile dobrze pamiętam, pod L mieliśmy tu pamiątka rodzinna. Pamiątka rodzinna, to już wiem dokładnie, gdzie to ogarnąć. Udaj się do burmistrza Dona, znajdziesz go w mieście Stonehold City. Okej. Okay. Idziesz, idziesz, bardzo dobrze. Idziemy, idziemy. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś questiora. Leśniczy quest poboczny. Widzisz sfrustrowanego mężczyznę mruczącego pod nosem. Przepraszam, czy coś się panu stało? Och, wybacz, nie zauważyłem cię. Tak się składa, że jestem leśniczym, a w lesie od jakiegoś czasu pojawia się masa katerpich. Nadmierna liczba szkodzi lasowi. Nie poradzę sobie z nimi samemu, a nie mam nikogo do pomocy. Mogę panu pomóc? Tak się składa, że jestem świeżo upieczonym trenerem Pokémon. W chwili obecnej każda para rąk jest na wagę złota. Pozbądź się nadmiaru katerpich i przynieś mi 30 antenek jako dowód twojej pracy. No to co, mi się wydaje, że chyba zrobimy szybkie cięcie i ogarniemy szybciutko te właśnie katerpich, co? No trzeba, trzeba. Dobra, to w takim razie, żeby was nie zanudzać, to zrobimy małe cięcie i ostry exp. Och, widzowie, ależ to było... Oj, ale to była akcja. Ależ to było ciężkie, dobra. 28, 29, 30. Dobra robota, trzymaj. Drobny wyraz uznania za twoją pomoc. Proszę bardzo, dostaliśmy jabłka i jakieś chyba monety diamentowe, z tego co widzę. Diamentowe hajsy. Elegancko, elegancko. Pokebole. A i pokebole też dostaliśmy. Dobrze. No. O, no to sympatycznie, bardzo fajnie. To co, to idziemy w takim razie przeekspić troszeczkę. Tu są pierwsi trenerzy, widzę.
Tak, to ktoś miał Gallardosa przed chwilą, widziałem jak śmigał. Cześć, z tym trenerem można walczyć, czy jak tutaj? Ten trener jakoś nie chce chyba walczyć na ten moment. No dobra, szukamy dalej w takim razie. Jakiegoś Pokemona. O, tutaj jakiś trener jest, tutaj trzeci level. Siemano. O, jest tutaj, proszę bardzo. Ratata, drugi poziom. Właśnie chyba tylko jedna osoba naraz może walczyć z jednym trenerem, tak mi się wydaje. No, chyba tak. Dobra, to w takim razie ja go szybko rozwalę. O, kolejny Ratata. O, na pierwszym levelu. O, ale był silny. I ten Ratata jest trzeci poziom. Dobra, wygrane i zdobyłem Battle Coina. Okej. O, nice. Dobra, to w takim razie... teraz ty możesz w sumie spróbować się z tym trenerem, czy ty któregoś już tutaj... Z którym dobra, walczysz? Już wróciłem. Dobra, co ty masz? Ratata na drugim. Dobra, to cię zrobię... O, tak o cię zrobię. Myk, ale się wywrócił Ratata. O, ty tym Kangaskhanem tutaj się bijesz, no to ten... Ten Kangaskhan to jest naprawdę dobry Pokémon. O. Jeszcze raz. O, kurde, sfailowałem dwa razy atak. Dobra. To ci strzelę po prostu z plaskacza jak Will, dobra? Ja sobie tutaj muszę przeładować dźwięki w grze. Nie wiem, czy czasami sobie gry nie skraszowałem jakoś przypadkowo. Halo, o. Dobra. O, jest walka z Caterpie. Tylko dźwięków nie mam włączonych. Metapod level 7. Uuu, za niego będzie bardzo dużo expa. Chodź z tym pierwszym trenerem jeszcze zawalczyć. A gdzie on był? A, tamten, co go minęliśmy, dobra. Tak, na początku. No, bo ja zaraz go pokonam, a on tutaj bardzo dużo... Czekaj. Najpierw ja z nim skończę walczyć. Okej. Dobra, mam go. Masz go, dobra. Caterpie na pierwszym, no to... O. Dobra, to tutaj będzie kolejny pokonany trainer. Ale fajna sprawa, fajna sprawa. Czekaj, wezmę Pikachu na pierwszym. No, warto sobie podekspić tutaj. Jak masz możliwość właśnie, żeby przeekspić te Pokemony, które są na niższych levelach, to ci trenerzy będą zdecydowanie bardzo, bardzo dobrym wyborem. Tego, żeby tutaj... Zatruł mi Pikacza. No. No właśnie Weedle mają te ataki swoje, które potrafią właśnie trochę zatruć Pokemońca. Kurde, ten labirynt to taki dosyć dziki, bym powiedział. Tak patrzę, w którym miejsce tutaj trzeba iść. To chyba tutaj będę musiał. Żeby Pokemony sobie wyciągnąć, te, które mam poza, to może tam do komputerka, jak w grze robić. / PC wpisz. PC... PC. Nie, jak? Nie, pycy, dwie literki. Czy nie działa ci? Nie działa ci, dobra, to nie, musimy w takim razie pójść. Nie jestem takim premium graczem. A, widzisz, co poradzisz, no. O, tutaj mamy kolejnego, widzę. Payback, o, mam atak typu ciemności, fajnie. Który, oj, to będzie biło mocno, ten payback. Tutaj mamy kolejnego właśnie trenera, także zaraz możesz podejść i go rąbniesz też. Już tutaj kończę tego oponenta zaraz. O kurde, uśpił mnie? Czym mnie uśpił? Dodatkowym atakiem. Ale to aż dziwne było. Spoko, heal. Na tym. Dobra, jak ci strzelę. To są pokony, Weedle. Tak, hipnozis ma jego zubat. O kurde, tu się palę teraz. Dlaczego tu się palę? Co się stało? Okej. To jest dziwne. Nie wiem dlaczego się jaram, ale fajnie ten ogień wygląda. A to nie tak, że tutaj jest. A właśnie Yuki chyba... Trawa, już Yuki gasi. A już zgasiła, dobra. Bardzo dobrze, widzicie? Jaka dobra administratorka, jak jest czujna i patrzy. Co się dzieje? Tak, dobra, to jest, co? Idziemy dalej w takim razie. To jest za bardzo szalał swoim Charmanderem. Oj tak, ten Charmander chyba... Konar zapłonął temu Charmanderowi, no i wyszło jak wyszło. Tu mamy kolejnego trenera, ale nie... O! Chcę zaatakować. Dobrze, Spiro, no to go spandujemy. Dobrze.
To daj znaka, jak już będzie gotowy, to ja go szybko przejmę. Okej. Ale mi odrzucił. Ło. Sparaliżowałem ratatę. Nice. Metapod, no to go emberem zjedziesz na hita. Bliżej 11 level, jak ja expię na nim. 11 level dziki Pokémon. Kto by pomyślał? Dobra, przejmuję. Super. Na 14 Kakuna. Czy coś. To one bardzo dużo expa będą dawały w takim razie. I to naprawdę, naprawdę dużo. Dobra, tutaj cyk. Okay. O, Bulbazaurem mi wyleciał. Gdzie ci Bulbazaur wyleciał? Znaczy, trener z Bulbazaurem wyleciał. A, okej. Okay. Gdzieś trochę dalej, dobra. Tak? Tak, tak, poszedłem kawałek dalej tu drogą. A, i tutaj jest, okej. Okay. Co jest? Co, silny trener? No. A, bo widzę, że on ma te startery chyba, tak? Tak, tak. Okej. Okay. O, oh, man. Ja sobie Pokehila rąbnę. Zaraz zobaczymy, no, tutaj. Kto by pomyślał? I Squirtle. No, czyli faktycznie, wszystkie trzy te startery. I to widzę jakieś ósmy chyba poziomy i ten niż szósty. Tak, 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 tak. Dobra, przejmuję. Bulbazaur level 9, okej. Okay. Payback wjeżdża, prawie połowa HP. O ty kurde, wziął mi Lich Seeda, zarzucił. A to dziad. No Lich Seed jest bardzo, bardzo wrednym atakiem, bo za każdym razem wysysa trochę HP. No i mi połowę HP ponad zjechał. Dobra, Charmander. Level 8, Oli dostał hita potężnego. Jeszcze wysysa trochę HP. Dobra, mam nadzieję, że go rozwalę. Dobra, rozwaliłem. I Squirtle level 6, cyk. No niestety na hita nie dam rady, ale wchodzi Bulbasaur, który go szybciutko Vine Whipem, cyk, wali go na łeb, dobrze, elegancko wbity level, cyk, proszę bardzo, Pokehill i lecimy dalej. Kurde, zaatakowałem Spearow'a na 12, to mi Charmandera prawie na hita zdjął. No, Spearow jest mega silnym Pokemonem. Tutaj Beedrill'e widzę, że latają też. To jest naprawdę różnorodność tych robaczych Pokemonów, bym powiedział. O, też Spearow level 14. Szybka zmiana na Taurosa. Dobrze, ten Tauros to może coś więcej trochę zrobi. Kurde. Po jednej walce mam już Psyduck'a na 4. O, no to bardzo ładnie. Butterfly. Dobra. Jest rozwalony. O, Beedrill na 13, dawaj go. Tutaj jest trener kolejny jak coś. Okej, okay, zaraz podejdę. Z trenerami zawsze warto walczyć. O, tu widzę, że ktoś mi rzuca pieniądze. Dziękuję ślicznie. Rzucacie mi pieniądze. To jest takie urocze, jak ludzie mi faktycznie rzucają te pieniądze, a ja ich nie potrzebuję, ale są, po prostu mili są. No chcą pomóc, tak, tak. No. Poke Trener Demon. Co za nazwa szalona, złowroga. Poke Trener Demon. Gdzie ty tutaj walczysz z tymi Beedrillami? Ty gdzieś tutaj powinieneś być, no? Jesteś, chodź, chodź. Bo tutaj mamy jeszcze trenera. A czekaj, bo bajta mi się. Kangaskhan nauczył, znaczy chce o, nauczyć. O, dobry atak, dobry atak. No. Jakie masz, to ci mogę doradzić? Tail Whip. No. Pound, Growl, Fake Out. To zamiast Growla, wiesz, bym dał. No i tak zrobiłem, dziękuję, dziękuję. O, coś mnie zaatakowało, co jest? A Butterfree na 15 mnie zaatakował. Kurde, gdzie ty masz te? A tutaj jest, faktycznie. To też ja jest Butterfree. Zastanawiam się, czego złapać, wiesz? Czy Butterfree złapać? A? W sumie to już zależy, jak chcesz. A w sumie nie jest jakiś turbo dobry Pokémon, ale no może być fajny całkiem. Charmandera mi zjechał, dobry, dobry. Ale jest podpalony, więc mam dla niego smutne wiadomości. Trzymaj go, pęk. Dawaj, dawaj, w takim razie tutaj tego trenera, bo ten labirynt jest strasznie duży, a jeszcze musimy przejść go dzisiaj, a już mamy 15 minut. Mhm. Tutaj jest ten trener.
Czekaj, bo mi się Psyduck chce nauczyć Fury Swipesu. No to zamiast jakiegoś Tajulipa, czy Growla, czy czegoś takiego, to możesz. No właśnie, tak zrobiłem. Dobra. Jestem, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Za tobą. A, tam jesteś, dobra, idę. Hono. Idę. Tu jest trener i tu jest Pikachu. Dziki. O! I to na lepszym poziomie niż mój był. Jak chcesz, to go możesz złapać. A tu jest już chyba miasto zaraz. Patrzę. Jezus, Metapod, z czym do ludzi? Kurde, to już ludzie z Wenusaurami latają. Czy takie koksy są w te Pokemony, że... Dobra, wydaje mi się, że to już będzie w sumie zaraz koniec tego labiryntu. Albo i nie. O kurde, ktoś ma Shiny Eevee. O kurde. O, właśnie ewoluuje Shiny Eevee. Shiny Jolteon. O, robi wrażenie. O, ale Shiny Jolteon. Tu jest jeszcze jeden trener. Gdzieś ty mi zniknął. No, przy dobrym trenerze, bo mnie zaatakowano. O, jesteś. Chodź. Jestem. Teraz tutaj musimy się udać. Bo tu jest kolejny trener. Jak go na szybko. Ratata, 10 poziom. O kurde, Quick Attack użył, dziad. Charmander. Payback wleciał, dobrze. 1 HP. Pikachu level 9. No niestety mi rozwalił, ale wjeżdża Bulbasaur, szybciutki Vine Whip. No i teraz Zubat wleciał, o kurde. Dobra, Leech Seed na tego dziada. Będziemy z jego HP wysysać. Tackle wleci elegancko. Jeszcze jeden tackle. O kurde, konfuzja. Cyk, cyk. No, dawaj, szybko go. O, dobra, leży Zubat. I wleciał Pikachu znowu, Vine Whip. No, Sweet Kissa używasz, dziadu, to dlatego konfuzję mi wbijasz. Dobra, leży. Razor Leaf. O, w końcu jakiś atak potężny. Trawiasty, dobra. Nice. O, i karpa dostałem, dziękuję za karpa. Ludzie takie donaty, kurwa, rzucają, nawet nie wiem, o co chodzi. Fajnie, rzucać takie donaty, fajnie. Czekaj, stąd przyszliśmy. Ty sobie tutaj expisz. Tutaj już byłem, czyli będzie trzeba w tę stronę pójść. Ale zajebiście ładnie zrobili ten las. Naprawdę, że to faktycznie jest labirynt, jest to strasznie duże miejsce. O, już jesteśmy w pewnym miejscu, gdzie faktycznie też mieliśmy przejść, także chodź, bo tutaj będzie też questior do wykonania. Ja kończę walkę z tym typem. Dobra. Dawaj. Ja mam konfuzję. Dobra, po walce, to chodź. Bo mieliśmy takie zadanie, nie wiem czy pamiętasz, pamiątka rodzinna i mieliśmy znaleźć zgubiony pierścionek. Tak. No, o, zobacz jaki Pikachu. Co jest? No bo właśnie w tych pikselmonach są teraz różne modele Pikachu i możesz na przykład znaleźć Pikachu takiego MMA, takiego wiesz, wrestlera, możesz znaleźć takiego cool Pikachu z czapką, możesz takiego właśnie znaleźć księżniczkowego, różne są właśnie Pikachu. A jeszcze raz jak go zaatakuję, to sobie go złapię. Podobną kolekcję Pikachu. O, dobra. Co prawda na Raichu one nie przechodzą, ale zawsze warto mieć. Bugy, pokeballs. Ja sobie przeekspię troszeczkę mojego Taurusika. You captured Pikachu! Woo! O, gratuluję. Dziękuję. O, jakiś nieznany liść mi się trafił. Z Metapoda. Dobra, ja już rozwalam tutaj drugiego Pokemona i tam jest takie jeziorko. Jak sobie pójdziesz troszeczkę dalej. No, widzę. Jest takie jeziorko, ktoś, dokładnie. I ktoś też nurkuje tutaj.
No. Bo tutaj są Magikarpie, także jakbyś chciał sobie ogarnąć właśnie Gyaradosa, to to jest dobre miejsce. Ale czy coś przykuło twoją uwagę? Tak. Sprawdź, co to takiego. O, twoim oczom ukazał się śliczny pierścionek. O kurde. Czyli dokładnie w tym miejscu był ten zgubiony pierścionek, który mieliśmy oddać. No proszę. Tak, myślę, tak niedaleko wylądował. No, tak niedaleko całkiem. Ja sobie tutaj... A, Pokebola nie mogę tak rzucić, dobra. Ja sobie w takim razie wezmę, spaybackuję ze dwa razy tego jednego Magikarpia. Ja bym sobie go złapał, bo jednak 15 poziom Magikarp to jest bardzo fajny poziom Magikarp, moim zdaniem. O, ale nawet go nie zabiłem, tylko jeden HP zostało. Mhm. Mam 116 Pokeboli. Tak mi ludzie narzucali. Ktoś czuje, że dużo Pokemonów złapie. I cyk, złapałem Magikarpia, elegancko. Oho. A, ja będę łapał na 14, tylko jeszcze jeden hicior, niech wyłapie. Dobra, niech będzie. Back, Pokeballs, Pokeball. Ja sobie bym sprawdził go na szybko, jaką ma naturkę. On ma akurat naturkę Knife, która zmniejsza mu specjalnego defa, a zwiększa speeda. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. No i 5 leveli przede wszystkim i będzie już pełnoprawnym Gyaradosem, także będzie tutaj już można naprawdę całkiem fajnie powalczyć sobie z przyszłym liderem tego typu. No. Dobrze, to co? Lecimy? Oddać questa bądź lecimy dalej? Lecimy dalej, lecimy dalej questa, później możemy sobie zrobić, tylko teraz właśnie pytanko, w którym to kierunku trzeba się udać w tym labiryncie? O, dobra, to ten, no. Bo w sumie to nie wiem, tutaj jest coś takiego też dziwnego, jakieś, a to są po prostu jakieś takie formacje skalne. Dobra, bo ja za bardzo nie... Jest jakieś przejście. Chyba jest. To jest to miasto. Tutaj widzę, że krabi są, też wodne Pokemony i Psyduki. Okay. Tutaj jest jeszcze jedna trenerka. Na 11 to w porządku. Ja tę trenerkę sobie szybciutko bym rozwalił. Dobra. Dobra, cyk, Bulbasaur wjeżdża teraz. No, Bulbasaur Dyntket będzie, oczywiście, tak jest, 14 poziom. Ja cały czas czekam na Hornatak, bo tutaj zdecydowanie jak wejdzie ten atak, to już będę, ojojoj. Już będę wtedy rąbał ostro. O, no niestety. Ustawiony. Bulbasaur leży, ale wjeżdża... Tauros leży, ale Bulbasaur wjeżdża i Razor Leafem niszczy oponenta. Pokehill, proszę bardzo, możesz sobie też zwalczyć, bo to zawsze ekspy, pieniędzy i tak dalej. To jest. O, razem wymieniliśmy Pokemony, tylko że ona nie przemyślała i wzięła Bulbasaura, gdzie wziąłem Charmandera. O, no to niestety, koleżanko, trochę błąd popełniłaś taktyczny tego typu. No więc... i co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Trzeba z tym żyć. No, to dobra, słuchaj, to w takim razie będziemy musieli, bo tutaj już odblokuje się tam spawn. I trzeba będzie właśnie pogadać też, że w sprawie questa fabularnego trzeba będzie ogarnąć sobie właśnie dostęp do spawna i zaraz pokażę też, gdzie właśnie można, o ile dobrze pamiętam, albo i nie pamiętam, bo tylko raz to widziałem w sumie. Patrzę, tam walczysz jeszcze? Walczysz. Tak. Pikachu kontra Pikachu. Dokładnie tak. Żeby sobie jakiegoś expa wbił. Dobra, kończymy z tobą. A jeszcze mamy Bulbasaura. Aha, bo tam przeżył jeszcze, dobra. Okej. To co, to lecimy dalej. Tak. No to chodź w takim razie, bo musimy znaleźć dzisiaj jeszcze jedną rzecz. O, tu jest, zobacz, Itaga jest szybka podróż. O. Także możemy sobie później z szybkiej podróży korzystać, ale to jeszcze zarąbiście. Ja bym do komputerka tylko skoczył. Mhm. Dobra, chcę odstawić tego jednego Mankeya. I sobie wezmę tutaj. Kogo by to sobie wziąć? Magikarpia czy Ponytę? Wiesz co, ja sobie Mankeya oba odstawię, niech on sobie tutaj siedzi szajny. Wezmę sobie Ponytę, wezmę sobie Magikarpia tutaj. Zarąbiście. Co tam mówisz, że będzie dobre na tego trenera? Magnemite? No byłby całkiem niezły. Jeżeli nie będzie miał ziemnych ataków, to będzie całkiem niezły.
Dobra, no to sobie co tutaj to jest? Pozamieniałem. Profesje, aha, profesje, okej, okay, tutaj są. I tutaj mamy drogę do hub. Także, o Jezu, ale to jest ogromne. Ty możesz się tepnąć do mnie? Dostałem rybę od pana palety. O, super. Jak się do ciebie tepnąć? Slash TP, Mr. Hunter Bright powinno być. Czy nie działa? Nie, nie działa. No czy to TP... Napisz komendę S vertez. S vertez. Nie działa, czaj. TP vertez MR Hunter Bright. Kurde, nie działa. Ja cię znajdę. Gdzie jesteś? No jestem właśnie przy tym hubie. Tylko czekaj, to ja muszę po ciebie w takim razie polecieć. Gamy mody 3, ja się podlecę tam trochę... O, bo czekaj, tepnę się do ciebie. TP vertez. Dobra, okay. Jesteśmy tutaj. Okej, okay, to chodź. No to jest strasznie, strasznie duże miasto. Właśnie, widzę. Czy trochę mają tutaj obszaru? No. Są mieszkanka, które można też wynajmować. Tutaj musimy teraz się udać. I ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Tu, nie, tutaj droga do hub. Okej, okay, spawn. Jest, okej. Okay. Tutaj są profesje, także tutaj będzie wszystko. I tutaj mamy hub dalej. Widzę, że tam śmigasz za mną, dobra. Co daje ten quest? Kliknij mnie. Po wykonaniu tego questa spawn zostanie odblokowany. Okej. Okay. Bez paszportu cię nie przepuszczę. Ja nie mam paszportu. Jak ty mawiają prawdopodobne zapiski. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Nie do końca wiem, o co w tym chodzi, ale to zmienia fakt, że bez paszportu nie wejdziesz. Nie to, że coś o tym wiem, ale podobno przypadkowo poszczenie 30 ametyst coinów potrafi skłować nie jedną osobę. Wydaje mi się, że zanim się opamięta, to komuś udałoby się ukradkiem przycisnąć za jej plecami. Okej. Okay. O nie, 30, a cele, że tak beztrosko na ziemi. Jestem tak rozkojarzony, że nie uważę, jak ktoś będzie chciał się... za mną prześlizgnąć. Okej. Okay. No i w tym momencie mamy dostęp do huba. Super. I tutaj właśnie są wszystkie rzeczy związane z różnymi eventami. Mamy tu, jak widzicie, też market. Mamy tutaj... O, to tutaj musimy pójść. O ile dobrze pamiętam. I te. Tak. I tutaj powinny być wszystkie NPC-ty. Tutaj mamy też szybką podróż. Okej, okay, mamy tutaj szybką podróż, quest 1 hub. O, jest bankier, wymiana walut. To nie tutaj, przepraszam. To nie ten NPC, ale gdzieś tutaj właśnie jest NPC, który, o, tutaj jest regulamin i informacje podstawowe. Gdzieś tutaj jest NPC, który właśnie pozwala na znalezienie, czy na wymianę tych wszystkich rzeczy. Tylko kurczę, no powiem szczerze, że nie przyjrzałem się dokładnie, także musicie po prostu tutaj poszukać, co to jest. Mufri Learner! O kurde, jest już chłop, który może pozwolić nam nauczyć się różnych ataków. Ale kozak. Sweet Kiss. Okej. Okay. Jak się nauczyć, spoko. Tak, te ataki, które wiesz, miałeś wcześniej, to tutaj możesz do niego przyjść i możesz sobie nauczyć się poprzednich ataków, także zajebioza. Jakby ktoś mi z klika strzelił. No, za jakimś atakiem to zawsze może tutaj wrócić i to ogarnąć. Tylko właśnie nie widzę za bardzo tego drugiego NPC-ta, gdzie się właśnie wymienia te. No nie pamiętam już, gdzie to było, bo tak jak mówię, raz to tylko widziałem, no moja wina, gapa jestem, nie zauważyłem. O, tutaj mamy za diamentowe monety. A widzisz, ja musiałem do Pidgeota Witka zagadać, żeby móc tutaj później wrócić. To ja też właśnie zagadałem do niego. Mm-hmm. No dobra, to co? To w takim razie kończymy odcinek, bo mam już 29 minut. Także mordy, mordeczkien, mordunie, serdeczna rigata za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Pamiętajcie o promocjach, które są teraz na serwerze, w sensie te EV boxy. Wbijajcie oczywiście do Verteza na jego kanał, który macie w tytule. I co? I wbijajcie na serwerek, który macie w opisie, pierwsza linijka. Także kacę was, miłego dzionka do następnego, trzymajcie się, Indiu! Yo!